Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry, Paweł Albiniak, witam Państwa w czwartek, 2 listopada, a imieniny obchodzą Bohdan, Małgorzata i Jerzy. Zaduszki to dzień, w którym wspominamy wszystkich zmarłych. Jest to moment refleksji nad śmiercią i życiem. Zaczynamy wiadomości dnia. W trosce o bezpieczeństwo na polskich drogach, Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą Nie Zabijaj, skierowaną do kierowców. Główne cele akcji to przede wszystkim przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna prędkość, alkohol to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków oraz ich skutki. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań kierowców oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. W ostatnich latach widoczna jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to z pewnością efekt zintensyfikowanych i wspólnych działań instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto większa świadomość kierowców, odpowiedzialność i zrozumienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na drodze, to również jeden z najważniejszych czynników wpływających na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Apelujemy o włączenie się w akcję Nie Zabijaj poprzez świadome i odpowiedzialne zachowanie i dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Spotkanie z Normanem Davisem cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że władze Biblioteki Miasta podjęły decyzję o zmianie miejsca spotkania. Spotkanie z Normanem Davisem odbędzie się w sali kinowej Kutnowskiego Domu Kultury, a nie jak pierwotnie ustalono w Bibliotece Miejskiej. Taką decyzję podjęły władze biblioteki wraz z władzami miasta. Spotkaniem zainteresowana była niespodziewanie duża liczba mieszkańców, co biorąc pod uwagę warunki lokalowe biblioteki nie było możliwe do zrealizowania. Przypominamy zatem o spotkaniu z Normanem Davisem. Jest to niezwykłe zdarzenie dla Kutna, myślę dla okolic. Brytyjski wybitny historyk piszący o Polsce w sposób taki, że czyta się to jak dobrą beletrystykę. Nieprawdopodobny znawca spraw Polski. Powiem, fan Polaków również. Myślę, że będzie to niezapomniane wydarzenie. W związku z przeniesieniem miejsca spotkania do odbioru jest w bibliotece większa liczba wejściówek. Samo spotkanie już 6 listopada w Kutnowskim Domu Kultury o godzinie 17. Okres zimowy to ciężki czas dla bezdomnych. Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych zdecydował wesprzeć działania, jakie prowadzone są w ramach akcji Zima. Od 4 listopada do 31 grudnia w każdą sobotę osoby bezrobotne będą mogły zgłosić się do punktu pomocowego, gdzie otrzymają ciepłą herbatę i kanapkę. Zima to najtrudniejszy okres dla osób dotkniętych problemem bezdomności. KKOB przygotował więc specjalny program wsparcia dla potrzebujących pod nazwą Nie jesteś sam. Wspieranie działań życiowo-bytowych w okresie zimowym w środowisku osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zadanie skierowane jest do osób bezrobotnych w ramach akcji Zima. Po prostu tutaj w naszym stowarzyszeniu będziemy chcieli zrobić tutaj kanapki, herbatę. Te osoby będą mogły się ogrzać.
Od 4 listopada do 31 grudnia w każdą sobotę od 10 do 13 osoby bezrobotne mogą zgłosić się do punktu pomocowego, znajdującego się przy ulicy Kilińskiego 1, gdzie otrzymają posiłek i nie tylko. Będziemy chcieli też pomóc w odzieży. Czekamy też na dary z Holandii, gdzie będziemy mogli właśnie większą ilość osób obdarować, bo wiadomo, że i w noclegowni trzeba, i na Sorze, gdzie właśnie mamy tam też, musimy im tam dać i odzież ciepłą, i ręczniki, i bieliznę. Pracownicy KKOB apelują o niezostawianie innych bez pomocy. Temperatury w nocy spadają i bardzo łatwo o wychłodzenie organizmu. Dlatego też prezes komitetu Iwona Majczak zwraca się z prośbą do mieszkańców Kutna o odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Po prostu prosimy dzwonić pod numer 24 254 90 10 i taką odzież można ciepłą, od bielizny do butów, do ciepłych kurtek, rękawic, taką odzież można przynosić tutaj właśnie do naszego stowarzyszenia, bądź zadzwonić i my po taką odzież umówimy się i podjedziemy do danej osoby, która nam po prostu powie, że taką odzież ma. Myślę, że to jest taki okres świąteczny. Osoby robią różnego rodzaju porządki w domu, chowają letnie rzeczy, wyciągają zimowe, niepotrzebne, byle były czyste, więc my taką odzież każdą tutaj przyjmiemy, bo naprawdę tych osób już do tej pory mieliśmy bardzo, bardzo dużo i tej odzieży naprawdę nam jest potrzebne dużo. Przed nami kolejne Dni Nowej Szansy, organizowane przez Kutnowski Oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge. Spotkania odbędą się w najbliższy weekend. Przed nami 67 Dni Nowej Szansy. Będzie można poznać historię osób, które wyszły z problemu uzależnienia i żyją w wolności, życiem wypełnionym miłością, radością, pokojem i przebaczeniem. Celem tego spotkania jest pokazanie drogi wyjścia z różnych problemów życiowych. I tematem będzie nam usługiwał Jarek Siwiarski. On jest pastorem Kościoła Chrystusowego w Dąbrowie Górniczej. Zapoznany też z tematem. I kiedy pytałem go o temat, powiedział, mój tematem będzie, potrzebujesz przyjaciela. Każdy z nas potrzebuje przyjaciela. Jakiego przyjaciela wybieramy? Kogo my wybieramy? Kto nam wskaże drogę, którą mamy iść? Pan Jezus sam w Ewangelii Jana powiedział takie słowa. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Pan Jezus chce być naszym przyjacielem. Jego wybierajmy. Przyjdź i posłuchaj, być może i twoje życie ulegnie zmianie. Wielu wybrało tą drogę, wielu poszło za radą przyjaciela. Wielu mamy osób w ośrodku, którzy powychodzili z tego uzależnienia, ale też i całe rodziny, które poszły za dobrą radą dobrego przyjaciela. Serdecznie zapraszam. Nadal trwa drugi etap remontu jednej z najbardziej uczęszczanej ulicy w Kutnie. Jak długo jeszcze poczekamy na możliwość przejazdu? O tym w materiale wideo. Zakończenie modernizacji jednej z głównych ulic miasta, które planowane było na koniec października, przesunie się. 20 września rozpoczęto pracę nad drugim etapem modernizacji ulicy Podrzecznej. Zostają wprowadzone te same zmiany, co podczas pierwszego etapu inwestycji, takie jak położenie nowej nawierzchni asfaltowej, ułożenie kostki brukowej, wymiana oświetlenia, a ponadto przystosowanie przystanków autobusowych. Wyłączony z ruchu kołowego jest obecnie odcinek od ulicy Krótkiej do Alei Jana Pawła II. Z końcem października ten obszar miał być już przejezdny, jednak nastąpiły nieoczekiwane opóźnienia. Jak podaje rzecznik prasowy Urzędu Miasta, ze względu na niesprzyjające warunki do położenia masy asfaltowej, przesunięciu ulega termin oddania drugiego etapu ulicy Podrzecznej. Planowane oddanie do użytku to 10 listopada bieżącego roku. Kierowcy jeszcze przez tydzień będą musieli szukać objazdu, ale jak powiada stare chińskie przysłowie, kto szuka, nie błądzi. Nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Więcej w materiale wideo. 16 października zostały wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Najistotniejsze zmiany to linia numer 7. Wszystkie kursy przez ulicę Troczewskiego, Łąkoszyńską i Siemirackiego zostały wycofane. Linia numer 14. Uruchomiony został nowy kurs w Dni Nauki Szkolnej o godzinie 13 z przystanku 29 listopada PZU do osiedla Batorego. Linia numer M. W Dni Nauki Szkolnej został uruchomiony dodatkowy kurs o godzinie 15.20 z Micina do Zawad. Najwięcej zmian natomiast dotknęło linię numer 10. Wszystkie kursy przez miejscowość Julanów zostały wycofane. Uruchomione zostają kursy w dni robocze o godzinie 13 z dworca PKP do ulicy Intermodalnej oraz o godzinie 14.05
z ulicy Intermodalnej do dworca PKP. Kurs w dni nauki szkolnej o godzinie 8.55 z Kaszew przesunięty został na godzinę 8.17 oraz kurs z Krzyżanowa o godzinie 15.30 na godzinę 15.52. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji mzk.kutno.pl. Ponad rok temu szpital starał się pozyskać dofinansowanie z Unii. Niestety wniosek KSS został odrzucony. Po kilku miesiącach Kutnowski Szpital ponowił jednak starania o dotację i udało się. Kutnowski Szpital Samorządowy otrzymał dofinansowanie na szpitalny oddział ratunkowy na prawie 6 milionów złotych, z czego około 1 milion złotych jest to wkład własny. Szpitalny oddział ratunkowy to najważniejsze miejsce każdego szpitala. To tu trafiają ludzie cierpiący, ci których życie jest zagrożone. Kutnowski Oddział Ratunkowy w 2016 roku udzielił pomocy około 14 tysiącom pacjentów. Niecałe 12 tysięcy to przypadki ambulatoryjne. Dzięki dofinansowaniu oddział ratunkowy Kutnowskiego Szpitala zostanie zmodernizowany. Zyskają nie tylko pacjenci, którzy trafiają na oddział w najcięższym stanie, ale również zwiększy się komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Projekt Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pod nazwą Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych. Znaleźliśmy się w rankingu projektów dofinansowywanych w ramach tego projektu. Wartość zadania inwestycyjnego to jest 5 milionów złotych. Trochę ponad 5 milionów 900 tysięcy złotych, a 5 milionów złotych jest dofinansowania w ramach programu operacyjnego. No i czekając na procedurę podpisania tej umowy z Ministerstwem Zdrowia, całość zadania rozpocznie się w roku przyszłym. W ramach projektu za 1 200 tysięcy złotych zakupiony zostanie też nowy sprzęt medyczny, niezbędny w działalności oddziału. Będzie przeprowadzony remont wewnątrz budynku, wewnątrz szpitalnego działu ratunkowego, dostosowany do obecnych wymogów już i sanitarnych, i prawnych. Oprócz tego będzie zrealizowany remont tego podjazdu, na którym tu stoimy, i wiaty dla karetek. Zbudowanie drogi dojazdowej z tego podjazdu do lądowiska pominięciem ulic miejskich, czyli ulicy Szpitalnej, ulicy Kościuszki. Także będzie to bezkolizyjne połączenie. Realizacja tej długo oczekiwanej inwestycji rozpocznie się po podpisaniu umowy. Po raz pierwszy w historii tego szpitala uzyskaliśmy dużą dotację z środków unijnych na praktycznie rewitalizację tego oddziału. Duże przedsięwzięcie, które w znacznym stopniu poprawi funkcjonowanie tego oddziału. Przede wszystkim będzie stanowiło zwiększone bezpieczeństwo dla pacjenta. Dużą częścią tego kontraktu jest wyposażenie bardziej skuteczny, nowoczesny, a przede wszystkim bezpieczny dla pacjenta sprzęt medyczny. Tak, żeby diagnostyka mogła być wykonywana w ramach oddziału jak najszybciej, tak żeby nie musiał krążyć po szpitalu. Remont szpitalnego oddziału ratunkowego rozpocznie się zimą 2018 roku. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam, zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a na nowe wiadomości dnia zapraszam już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali.